Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, druidem, nowy serwer, nowym serwerem, no ale trzeba też pamiętać o starych postaciach, starych, nowych w cudzysłowiu, no i będziemy dzisiaj sobie coś działać na wojowniku, ponieważ ostatnio w niedzielę się przebierałem, tak aby nie przegapić tego weekendu epickiego, no i od tamtej pory tak naprawdę mało co tutaj klikałem, mało co próbowałem, więc stwierdziłem, że na odcinku sobie popróbujemy. Będę klikał wszystko oprócz tornada, bo jak widzicie, jeżeli chodzi o tornado, no to jednak mam tutaj dosyć dużo przedmiotów, dowiedźmy. Także szkoda po prostu, o tu jakaś tarcza za 2,5 miliona, to w zasadzie ją możemy sprzedać, niech tam sobie leci do sprzedania, no ale cała reszta jest za około właśnie 10 milionów, więc szkoda po prostu miejsca, no a wiadomo, że z tego tornada leci bardzo dużo itemków, więc chwila, moment i byśmy ten ekwipunek zapełnili. Dobra, na początek portal sobie możemy machnąć, nic tu nie będę innego robił, tylko standardowo od razu lochy, myślę, że nie ma to sensu. Na początek chciałbym bardzo tutaj tego maga zabić, bo powiem wam, że ten mag jest chyba do zrobienia. Wczoraj mu zostało 800 tysięcy HP, jak tak delikatnie robiłem sobie takie przymiarki, co by tutaj mogło paść. Później co prawda go troszeczkę przycisnąłem bardziej, no ale niestety nie udało się go pokonać, więc no pech, nie? Bo 800 tysięcy HP, no to jednak mimo wszystko jak na 90 milionów maga, no to jest bardzo malutko, tam dosłownie jeden jakiś hitek mocniejszy, no i on by padł, no ale zobaczymy dzisiaj. Dzisiaj sobie na niego tutaj troszeczkę spróbujemy wydać. Kolejnych dwóch to jest bodajże wojowników, także... wydaje mi się, że może jakby tam Kunegunda coś podziała, to może i ci wojownicy by padli. Pamiętam, że na łowcy demonów ci wojownicy padli praktycznie jeden po drugim, jak już tego maga nam się udało pokonać. No ale niestety to jest łowca demonów, nie? Więc on się tam mógł odrodzić parę razy i tak dalej. Generalnie jest o wiele mocniejszy na tych wojowników czy tam zwiadowców, aniżeli właśnie wojownik. Także no wcale może to nie być takie proste. Popróbujemy sobie 13 piętro zamknąć. Może, no my tam za wiele mu nie robimy, nie oszukujmy się, ale może jakoś Kunegunda by tam poczarowała i może by się udało, no bo już przydałoby się jednak mimo wszystko mieć tego peta nowego odblokowanego właśnie w strefie, nie w strefie mroku, tylko po prostu w mroku w pupilkach. Także no zobaczymy, no ale zobaczcie, kurde, już tyle na tego maga tutaj, tyle czasu się do niego zabieramy, 8 milionów znowu, a on nie chce nam paść, no to jakieś mocniejsze krytyki z naszej strony, bo to jednak ten wojownik jak walnie tym mieczem, to on bije dosyć dużo, zwłaszcza jak wejdzie krytyk z dosyć wysokiego rozrzutu, no ale o, 10 milionów 9, tam dwie takie bliziutkie próby dosyć, no ale 800 tysięcy na razie nie było, także tych 800 tysięcy nic nie przebije, wydaje mi się. Tutaj jakaś misja nam się zrobiła, pewnie walczy w lochach dokładnie. Także od razu to sobie machniemy, żeby właśnie sobie już, żeby to nie migało, nie? Bo mnie drażni, jak coś tutaj miga. Chociaż w sumie gildia miga cały czas, ale to tam to pewnie chodzi o walkę z hydrą, a to sobie zrobię później. No i tak, tak naprawdę no co, jeżeli chodzi o druida, dosyć ciekawa klasa, wydaje mi się, że jest dosyć fajna. Też jakieś tam w ogóle były obliczenia i tak dalej, okazało się, że chyba w masce zwiadowcy bardziej opłaca się robić lochy na magów, aniżeli w masce wojownika. I faktycznie coś w tym może być, bo wydaje mi się, że w tej masce zwiadowcy lepiej to szło, aniżeli właśnie, aniżeli w masce wojownika, że w wojownika się opłaca walczyć z magami, ale jeżeli chodzi o lochy, w sensie w PvP, ale jeżeli chodzi o lochy, no to jednak lepsza jest maska zwiadowcy na magów, także no zobaczymy, no może coś w tym być. Nie oszukujmy się, bo też miałem podobne odczucia, że tym zwiadowcom coś tak o wiele łatwiej szło, no ale nie wiem, nie wypowiadam się, bo to tam ludzie liczyli i tak dalej, więc mimo wszystko pewnie się tam lepiej na tym znają. No kurde, zobaczcie, 300 grzybów na niego poszło i on nie padł, no to jest taki pech, a już takie były bliskie próby. No dobra, na razie go tu zostawiamy. Co my tu możemy innego podziałać? Czy ten ork na wilczku jest do zrobienia? No wydaje mi się, że nie jest, chyba. Chociaż jakby tu Kunegunda, wiadomo, coś podziałała większego, no to by myślę, że był do zrobienia. No ale jednak raczej chyba jeszcze nie ma zresztą sensu, bo on za wiele expa nam nie da. Dobra, wiecie co, pójdziemy sobie do strefy światła, popróbujemy, a jeżeli w tej strefie światła by nam się nie udało, o, zakreble padł, zobaczcie, akurat niech będzie. O, w ogóle jeszcze mam tutaj dla was do pokazania walkę, to wam zaraz pokażę w sumie. Zakreble, jak to tutaj wyszło, wojownik nie za wiele, maguś jakaś ładny krytyk, ale też nie za dużo, no i tutaj Kunegunda go sama dobiła, no właśnie. Dobra, zobaczmy co tutaj wypadło na wszystkie cechy, więc od razu leci do rozmontowania. w ten sposób. Dobra, kolejnego to jest Golden Grumpy Mac, to już go na pewno nie pokonamy. Tego bez licy wam zaraz pokażę, bo to był Mac tutaj w Westerosie. No i ten pierwszy Mac nam padł dosyć łatwo, natomiast ten drugi no już jest mocniejszy i nie chce nam paść. Na nim też stoimy na naszym łowcy demonów, tak więc no z nim może być już ciężej, ale dobra. Na początek tutaj nie umarła armia, to jest wojownik. Chyba wojownik, nie żaden paladyn, tak mi się wydaje. Dokładnie, raczej wojownik. Także sobie tam popróbujemy sobie tutaj jego troszeczkę chociaż, no bo on też da 300 milionów, nie? Więc jakby może jakoś by weszło, jakbyśmy tam jakieś bloki uskutecznili, chociaż nie wiem, czy jest to możliwe. No co prawda przebrałem się, broń mi dała dosyć sporo i w ogóle też runki już są naprawione, więc mam broń od ognia 36%, także tam chyba 4% lepsza niż miałem 32% na zimno bodajże ostatnio. Tak więc no wydaje mi się, że mogłoby tutaj coś paść, ale no jak sami widzicie, nie jest to wcale takie proste, no bo jednak ten mag już wcześniej były takie bliskie próby z tym magiem, nie? A teraz się przebraliśmy, niby lepsze statystyki, lepsze itemki, a tutaj niestety ten mag też nie do ruszenia w tym Westerosie. No i zobaczcie, że tutaj z tego co widzę ten wojownik też chyba nam nie padnie. No tam była jakaś bliższa próba przez chwilę, ale no jednak wydaje mi się, że jeszcze nie. No dobra, zostawiamy go, nie ma to sensu. Teraz tak, Athena to jest mag. No i ona chyba też nie ma opcji jej pokonać. Schodzimy jej tak mniej więcej do połowy. No i to jest właśnie wojownik, to jest to. No to tornado by na pewno poszło, w tornadzie byśmy tam trochę podziałali. No ale mówię, no nie chcę bardzo tego miejsca w ekwipunku sobie, że tak powiem, marnować. Dobra, przyjemniaczon, tęczniątko, no to jeszcze, to jest akurat już mocniejszy przeciwnik. To jest taki blok przeważnie w tej szkole magii. Góra Olymp, nie, to nie, 13 piętro. Zobaczmy tego Aleksa całego. To jest wojownik. No i on tutaj HP nie ma za wiele, ale bardzo dużo bije, ale zobaczcie, tam było 7 milionów, jakby jakieś tutaj bloki szczęśliwe, jakieś krytyki byśmy uskutecznili, to może i był nawet do zrobienia. No mówię, jego tutaj 3-4 bloki myślę, że mogłyby wykończyć, bo on tego HP nie ma za wiele. No ale zobaczmy, no on ma 67 milionów, my mamy 75, siły ma o wiele więcej co prawda, ale kurde, jakieś nasze tutaj krytyki. I myślę, żeby był do zrobienia. No popróbujmy na niego też ze 150. Chcę już zrobić taki, wiecie, taki po przebraniu ostateczny, nazwijmy to sprawdzenie tych lochów, tak? Co tutaj będzie padać, a co nie. Oprócz tornado, bo tornado klikam darmówkami. No a jeżeli wycisnę co mogę, a później już tak naprawdę jeżeli wejdziemy sobie w nasze runy, to zobaczcie, że już w tych runach mamy, to jest bodajże chyba jeszcze trzy jednostki w górę i będziemy mieli tego boosta E70, więc już na spokojnie do tego boosta się tam doczłapę, nazwijmy to. No i dzięki temu, jak będę miał już tego boosta, no to te lochy myślę, że bardzo, ale to bardzo łatwo popadają. Oprócz tego kopalnie mam już 17, buduje mi się na 18. Jak widzicie, na razie nie mam surowców. W każdym bądź razie ta kopalnia już powoli leci. Więc na 20 też zmienię gemy, też na pewno nam to pomoże. Także na razie chcę wycisnąć jak najwięcej z tych lochów, które mam obecnie. No jak widzicie, za wiele tutaj nie możemy wycisnąć, co prawda, no ale zawsze coś. No dobra, chyba on jednak nie jest do zrobienia. Tutaj ten Loki, właśnie zapomniałem o tym Lokim. Ten Loki, no w końcu może by się udało go pokonać. Teraz mamy obrażenia od ognia, on jest odporny na lód, więc no zupełna przeciwność. No ale czy jest on faktycznie do ubicia? Już powinniśmy, wydaje mi się, że powinniśmy na tym poziomie, nawet wojownikiem, mimo że nie jest to wcale takie proste. No ale zobaczcie, że przeważnie to mu zostaje pełne HP, bo on tyle uników robi. Z tego co wiem, po tym Lokim też pokonamy kolejnego, bo kolejny to tam jest jakiś berserk i też raczej powinniśmy go łatwo pokonać. No ale kurde, zobaczcie, że mu najwyżej schodzimy do połowy HP. No już jaki czas temu były te bliskie próby i w dalszym ciągu nie mamy szczęścia, niestety nie możemy go pokonać. No to jest ogromny pech. No i to też pokazuje, że tym wojownikiem wcale tak łatwo te lożki niestety nie idą, biorąc pod uwagę jeszcze nasze runy kiepskie. No to jednak zobaczcie, że nie jest to wcale takie proste, no jakby te runki kurde już były wysokie, no to i by te lochy więcej by ich na pewno poszło, a tak to wygląda jak wygląda. No dobra, popróbujmy jeszcze na niego do 1250, strasznie tu dużo wydaje na jednego przeciwnika, tak zauważyłem, tych grzybów, a w ogóle nic się tutaj nie chce kłaść i to jest nasz problem, to jest problem od wielu odcinków na tym wojowniku, no ale co zrobić. tam 36 milionów jakieś, no ale i tak on nie chce, no nic, widocznie chce poczekać na lepszą runkę, więc w takim razie niech poczeka. Dobra, no i jeżeli chodzi o tą strefę światła, no to chyba zostaje nam ten mag, złowrogi gnom. Tu od razu jakaś dosyć fajna próba, zobaczmy czy on jest w ogóle możliwy, bo jeżeli chodzi o walki z magiem, to można sobie tak, to już możemy odznaczyć, tego bez licy wam od razu pokażę jak mi to padło. Tutaj krytyk, kolejny krytyk, on zwykłe hitki, znowu krytyk. No i krytyk, no zobaczcie, same kryty, on same zwykłe, a i tak ledwo, bo zaledwie 800 tysięcy nam zostało HP. Dobra, wejdźmy sobie do tych walk, no i zobaczmy tego gnoma, jak to wyglądało. Pierwszy kryt, drugi kryt, trzeci zwykły, czwarty kryt. No jeden zwykły cios, ale generalnie chyba braknie nam jeszcze obrażeń na niego, tak mi się wydaje. No tutaj tak samo, no walka z magiem to tak samo, runka większa i też byśmy bubili więcej i po prostu by padł. No ale na ten moment chyba tak jak mówię, no jest to jeszcze za mało obrażeń. Jakbyśmy tego jednego krytyka dali więcej, to wydaje mi się, że to nie jest wystarczające, żeby mu zbić te 25 milionów około. Także no chyba jeszcze go nie pokonamy. No przeważnie kurde wojownicy jeżeli chodzi o magów radzą sobie dosyć łatwo w tych lochach, no ale zobaczcie, że teraz nie. No ten bez licy padł szybko, to jest akurat, to trzeba przyznać. No i teraz Westeros mamy taki sam jak łowca demonów, to też trzeba nadmienić, że na łowcy demonów mamy dokładnie tego samego przeciwnika, no a tamta postać jest młodsza o tam chyba miesiąc mniej więcej, więc no jakoś idzie tym wojownikiem, nie? Tylko wiadomo, no te runy nam strasznie, ale to strasznie podcinają skrzydła. Już nie wiem, który odcinek z wojownika, w którym marudzę na te runy, ale chyba już teraz będzie przerwa, no bo sami wiecie, że ciężko cokolwiek ruszyć. Chyba teraz będzie przerwa. No i jak już te runy będą w końcu na fajnym poziomie, w końcu znajdę jakąś broń fajną i tak dalej, to wtedy sobie tu wrócimy, bo już nie będę przynajmniej marudził, nie? No zobaczcie, no tu w ogóle nie ma podjazdu, 1100 grzybków, ok, cyk, no i dobra, i co my teraz chcemy? No i teraz chyba tego, a spróbujemy może to tornadko jakoś tam popchnąć delikatnie, to nie jest opłacalne za bardzo, ale jakby nam jakieś itemki nie dropiły albo coś, to może zawsze jakiś jeden level byśmy wycisnęli, chociaż zobaczcie, że teraz mamy akurat wojownika, ja tutaj już go biję od dłuższego czasu darmowymi próbami, ale on nie chce paść, ja myślę, że jakbyśmy go poklikali to by padł, wiadomo, ale jednak mimo wszystko na ten moment stawia tam jakiś większy opór. O dobra, padł, zobaczcie. No i dobra, kolejny też praktycznie od razu, już jakiś tam nam wisiorek poleciał. Zobaczmy ile ten wisiorek kosztuje, 8 milionów, no właśnie. To jest to, dobra, zobaczmy co w ogóle dzisiaj chce wiedźma, tak swoją drogą, czapki. Czy mamy wszystko zaczarowane, bo to też głupota jakbym nie miał, nie mam, dobra, to jest git. No może to 600 tornado się uda pokonać, no ale zobaczcie, był wojownik, potem jakiś prostszy i od nowa wojownik. No ale mówię, że tak do 600 chyba 5 powinniśmy lecieć bez problemu mniej więcej. Potem jakieś problemy się powinny zacząć, jeżeli chodzi o to tornado. Także no spróbujmy, żeby chociaż troszeczkę tu jakiś progres zrobić na tym odcinku, no bo jest jak sami widzicie tragedia. Dobra, padł kolejny. Wiedźma dzisiaj chciała buty? Nie, czapki, kurde. Już myślałem, a to za 10 banieczek, no trudno. Dobra, kolejny, kto to jest kolejny? Znowu wojownik, ja pierniczę, no sami wojownicy, jeden po drugim. Tam bardzo bliska próba, no ten jakiś się wydaje taki bardziej papierowy, że szybciej padnie, ale no nie wiem, zobaczymy zaraz, czy faktycznie takie dobre mam wrażenie, o w ten sposób. Także tak, no jeżeli chodzi o tego druida, bo to w sumie zacząłem na początku odcinka, no to tego druida jeszcze będę omawiał, nie? Jeszcze tam będę omawiał właśnie na odcinkach z druida, jakby to nie ma problemu. No ale dobra, ok, jeszcze spróbujmy na niego te 20 grzybków do 900, jeżeli nie padnie to trudno, wrócę sobie tutaj do darmówek po prostu, w ogóle od 2 albo 3 dni tyle mam itemków do wiedźmy, a nic nie chcę właśnie z tych itemków, które mam wiedźma, więc no słabo, bo zobaczcie, że mam tu zawalony ekwipunek, no ale dobra, nieistotne, co my chcemy teraz? Dobra, to 13 piętro, myślę, że na to 13 piętro zużyjemy sobie z 250 grzybków, tak mi się wydaje, do około 650, No i tyle, no jeżeli się uda, to super, jeżeli się nie uda, no to słabo i będziemy kończyć ten odcinek. No ile, co pokonaliśmy? Oprócz tam paru tornad, no to tylko zakreble w lochach w strefie mroku i tyle w zasadzie, i tak naprawdę nic innego nam nie padło, także no jest lipa, jest dosyć duża lipa. No myślałem, że ta broń mi dawała tam sporo, chyba z 25 średnich albo nawet 30, także to wcale nie jest mało na tym przebieraniu epickim, no ale sami widzicie, że jednak te statystyki na ten moment nie są aż tak ważne, jak właśnie ważne są runki i kamienie. Kamienie też są istotne. Kamienie mamy na dosyć fajnym poziomie, ale wiadomo, że jak już zdobędziemy tą 20 kopalnię, jak zaczniemy kopać z tej 20, no to będzie o wiele lepiej, chociaż tam nie mamy akurat na ten moment surowców za wiele, więc nawet jakbym chciał to skracać, to jakby nie będę miał po prostu ich. Tak więc muszę tam poczekać, aż mi podropi trochę z kółka, z jakichś tam innych rzeczy i wtedy będzie spoko, i wtedy będziemy mogli sobie dalej kombinować, jeżeli chodzi właśnie o tą kopalnię, o te kamyczki. No dobra, no co, no raczej go tutaj będzie ciężko pokonać, prawdę mówiąc to liczę na jakieś tam uniki Kunegundy i głównie, żeby ona wygrała mi tą walkę. No a jeżeli się nie uda, no to co wam mogę powiedzieć, no to trzeba będzie odpuścić. No wiadomo, że to jest taki przeciwnik, który oprócz tego, że da nam tam 300 milionów expa, także no jak za taką męczarnię to raczej nie jest jakoś wybitnie dużo. No to oprócz tego nam odblokuje peta w mroku, także to też jest dosyć istotne i dlatego też fajnie byłoby go pokonać. No ale tutaj myślę, że nie obędzie się właśnie bez, oprócz naszej dobrej runy, to jeszcze Kunegundzie jakąś fajną runkę, tak z 50 plus obrażeń, i wtedy wydaje mi się, że nawet ona by była do zrobienia. W sensie on by był do zrobienia dzięki właśnie większym obrażeniom, no ale sami zobaczcie, że jest dosłownie dosyć duża lipka, no tam 46 milionów, więc już taka próba ciekawsza, no ale to też musiała właśnie Kunegunda podziać. No pamiętamy, na łowcy demonów Kunegunda sama go zabiła, nawet nie musiałem brać udziału w walce i też tam w sumie dosyć dużo na niego prób poszło, bo tam pamiętam, że najpierw go próbowałem, potem przestałem, jeszcze na koniec odcinka do niego wróciłem, no i właśnie na końcu odcinka on padł dzięki temu, oj, walnąłem w mikrofon, dzięki temu, że ta Kunegunda sobie tutaj ładnie pocisnęła go i tymi unikami go wykończyła. Tak jak mówię, nawet tam nie musiałem brać udziału w walce. No a kurde, tutaj to nie wygląda wcale tak kolorowo, jakby nie było. Także no jest słabo. Dobra, no już i tak przekroczyłem ilość, którą sobie powiedzmy założyłem, także nie ma to sensu. No cóż, czyli na wojowniku w dalszym ciągu mamy wszystko pociśnięte, ewentualnie to tornadko. Jeszcze ja w ogóle dzisiaj muszę sobie do kibelka znaleźć itemek. O, akurat, dobra, to nieistotne. Jeden rolek i od razu, więc spoko. To od razu wrzucimy. To jest na wszystkie cechy, więc nas nie interesuje, żeby dawać komuś, także od razu damy sobie do Kowala. Okej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał mimo wszystko, mimo to, że nie pokonaliśmy praktycznie nic, no to i tak, że jakoś tam wam się przyjemnie oglądało. No co teraz, jakie plany na tego wojownika? Tak jak mówię, tutaj już dosłownie kwestia jednego, dwóch, może góra 3 dni. Zaczniemy sobie, dojdziemy do tego boosta, czyli do E70, zaczną te runki lecieć jak szalone. Dzięki temu na kolejny weekend epicki, co będzie w sumie chyba za 2 tygodnie, jakoś tak, mniej więcej. Teraz będzie exp, a poczekajcie, bo ja mam to w opisie w sumie tutaj. Dokładnie, teraz powinien być exp z tego co kojarzę, a za tydzień, za kolejny będzie epic, więc myślę, że już na tym epiku będą te runy na jakimś fajnym poziomie. Także wtedy sobie poszukamy itemków, raczej całych nie będziemy zmieniać, bo mówię, mam je dosyć świeże, w sumie nie zapisałem na którym poziomie je zmieniałem, ale jakoś niedawno, no w niedzielę, więc ile tam, 1 level mogłem wbić od tamtej pory, może góra 2. Tak więc poszukam po prostu głównie broni, albo 2 broni też albo paru broni po prostu z wyższą runą, żeby też pachołki miały jakąś fajną, no i wtedy myślę, że sobie wrócimy właśnie na tego wojownika, no i będziemy coś ciekawego próbować. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Poczekajcie, dzisiaj jest środa, jak to nagrywam, no to co, powiedzmy do piątku by się udało dobić to E70 i później tydzień bym miał, tydzień w sumie więcej, bo ja jakoś w niedzielę bym się przebierał i bym miał na maksowanie tych run. Więc myślę, że mogłoby to jakoś pójść, zobaczymy. Okej, to by było na tyle, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, zostawcie subskrypcję, kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów przy piętym komentarzu, oczywiście też dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienia o nowych filmach i tyle. Dziękuję raz jeszcze za oglądanie, za uwagę, trzymajcie się i cześć!